właśnie jesteśmy na premierze Zadry, czyli największej drewnianej kolejki w Europie. Patrzcie na to! Holy shit! Moi drodzy, to robi niesamowity efekt z dołu, a co dopiero z góry, patrz na to! I my za chwilę tam, jako VIP-y, pojedziemy tą kolejką. Pierwszy i ostatni wagon, wydaje mi się, że będzie naprawdę bardzo fajnie dla tego Energylandia. Dziękujemy za zaproszenie. Lecimy przewieźć się tą drewnianą największą kolejką w Europie. Zadra, czyli największa i najbardziej ekstremalna drewniana kolejka w Europie. Nie wiem jak was, ale mnie jako mieszkańca Polski rozpiera duma, że powstał tak wielki park rozrywki jak Energylandia, który rozwija się w tak niesamowitym tempie, że masakra. Jako potwierdzenie dodajmy fakt, że Zadra miała zostać otwarta dopiero w roku 2020, a tu, 3 miesiące przed zakończeniem 2019, mamy wielką przyjemność być na premierze. Zapraszam do oglądania. Dosłownie za sekundę będzie 14 godzina, co oznacza, że zostaną tutaj wpuszczone tłumy. Z tego co mówią, oszacowali mniej więcej tą kolejkę na 2000 ludzi. Czyli mniej więcej jakieś 4 godziny czekania na to, żeby się przejechać po prostu jakieś 20 sekund Zadrą, nie? Za mocne, tylny wagonik był gruby, idziemy teraz na przód. Naprawdę. Co, nie idziesz? Nie. Ej, opanowało cię tak, ale jest zajebiście, nie? No. Ale już odcinał mu normalnie mowę, nie? Gości w szoku. Ale sztos, najlepsze były takie momenty, w których jakby myślisz, że cię wyrzuci za wagonik. Bierzemy jak najbardziej, ale... No, ale my chcemy swoje. Kamina na to! O shit! O shit, nie wierzę! Bo ja już sam jestem kiedyś. O shit! Zobacz 52,2 albo 52,4. No. Jak to działa? Jak? Nie, tak do magazynu. A, to pewnie jest ten. Już chyba resztę ten. To jest pewnie krzesełko. Mam cię. Na razie. Na razie.